W tej chwili w naszej szkole organizujemy różne akcje w ramach funduszu partycypacyjnego gminnego i zbieramy podpisy rodziców pod taką inicjatywą boiska wielofunkcyjnego. Szkoła organizuje we własnym środowisku mnóstwo interesujących akcji i imprez. Wałbrzyski radny Piotr Kwiatkowski od dawna pomaga szkole na Gaju. Tym razem był to piknik rodzinny i włączył się tutaj nasz ksiądz z parafii i oczywiście włączył się również nasz radny zaprzyjaźniony z naszą szkołą, pan Piotr Kwiatkowski, który zorganizował nam, pomógł nam zorganizować ten piknik. Tradycyjnie tutaj właśnie częstując dzieci watą cukrową i oczywiście dmuchany zamek był również z inicjatywy pana radnego. I jeszcze dodatkowo dzieci miały tutaj wiele atrakcji, wiele nagród. Radny też ufundował nagrodę główną, myśmy tutaj też pomogli z naszymi nagrodami, brali udział w tych zawodach dziecko, rodzic, nasi rodzice, dzieci. No była miła zabawa, bawiliśmy się tutaj do wieczora. W tej szkole imprezy integracyjne to już tradycja i każda okazja ku temu jest dobra i sprzyjająca. Pan radny zorganizował drugi taki piknik. Tutaj na ulicy Moniuszki też rodzice naszych dzieci brali w nim udział, dzieci, i zbieraliśmy znowu podpisy pod właśnie tą inicjatywą budowy boiska. Gorąco zapraszam do głosowania na boisko przy ulicy Królewieckiej w ramach budżetu partycypacyjnego. Ogromnie się cieszę i dziękuję Państwu, żeście przyszli tutaj, głosowali i wzięliście udział, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla Was, żebyście tutaj po prostu byli. Oprócz integracyjnych spotkań rodzinnych, szkoła cały czas stara się polepszyć warunki, w których uczą się i przebywają jej uczniowie. Tym razem szkoła chce wybudować boisko piłkarskie. Staramy się jak najwięcej tych podpisów zdobyć i wiemy, że nam się to uda. No możliwe, że tak, bo trochę tych podpisów już pozbieraliśmy. Może nam się uda wybudować to boisko. Dodatkowo jeszcze tutaj musimy też podziękować, że dzięki inicjatywie i pomocy pana Kwiatkowskiego też mamy budowany podjazd pod szkołą. Też tutaj bardzo mocno nam pomagał w tym, żeby nakłonić władze miasta do tego, żeby nam sfinansowały ten podjazd. Także mu tu serdecznie dziękujemy. Rodzice też mu są wdzięczni, dzieci również. Jest takim naszym stałym przyjacielem i dzięki niemu wiele tutaj rzeczy się na terenie szkoły odbywa.